szczęście. Juniorzy młodsi Zabrzańskiego Górnika bardzo udanie rozpoczęli walkę w turnieju finałowym Mistrzostw Polski. Początek spotkania nie zwiastował jednak wysokiego zwycięstwa Zabrzan. Pierwszy kwadrans toczył się bowiem pod dyktando Concordii. Obraz meczu odmieniła sytuacja z 16 minuty. Kiedy to najpierw po kontrze grających w tym meczu na czarno Górników groźnie dośrodkowywał Chmurczyk. Michał, popatrz, że trochę kilkadziesiąt sekund później Michał Trąbka popisał się efektownym odbiorem, a następnie wyprowadził atak Zabrzan, podając do Bartosza Pikula. Michał na lewo! Ten doskonale obsłużył Bartosza Bogacza, który dał biało-niebiesko-czerwonym prowadzenie, wzbudzając radość grupki rodziców kibicujących Górnikowi. Kilka minut później celnie na bramkę przeciwnika strzelał Pikul. Na posterunku był jednak bramkarz gości. Concordia również nie próżnowała. W 26 minucie w dobrej sytuacji znalazł się Dawid Załucki, który jednak źle przyjął piłkę w polu karnym. Ten sam zawodnik doprowadził jednak do wyrównania, wpisując się na listę strzelców w 36 minucie meczu po serii błędów w defensywie Górnika. Przerwa podziałała na naszych zawodników niezwykle mobilizująco. Na pierwszą dobrą okazję czekaliśmy do 50 minuty, kiedy to Trąbka świetnie podał do Bogacza. Ten na raty bezskutecznie próbował pokonać bramkarza drużyny elbląskiej. Dwie minuty później na strzał z dystansu zdecydował się Miłosz Turewicz. W 53 minucie Górnicy fantastycznie wykonali rzut rożny. Rafał Lewandowski uderzył głową, umieszczając piłkę w siatce rywali po raz drugi. Lewy strzelił? Druga bramka wyraźnie dodała skrzydeł podopiecznym trenerów Agafona oraz Kapcińskiego. Górnicy raz za razem niebezpiecznie atakowali. W 66 minucie Brian Kalbarczyk po trójkowej akcji z Pikulem oraz Trąbką trafił w poprzeczkę. Z dobitką Chmurczyka poradził sobie bramkarz. Już minutę później Zabrzanie cieszyli się z trzeciej bramki. Zdobył ją po koronkowej akcji Bartosz Pikul. W 72 minucie kropkę nad i postawił po kolejnej składnej drużynowej akcji Filip Robel, zdobywając czwartą bramkę dla Górnika.
końcówce meczu doskonałą okazję do zdobycia bramki zmarnował jeszcze Michał Trąbka, ale już kilkadziesiąt sekund później nasi młodzi piłkarze cieszyli się z pewnego, ale jakże ważnego zwycięstwa. Oby tak dalej. W sobotę na obiekcie w Ząbkach rywalem trójkolorowych będzie Lech Poznań. 4 do 1.